I mi się jakiś standardowo dajcie znać, jak mnie będziecie słyszeć. Powinno być ok. I słuchajcie, ja sprawdziłam na YouTubach, zostało nam około 1,5 godziny do godziny 40. Więc myślę, że my sobie dzisiaj tą grę na live skończymy, skoro ja i tak renderuję filmy, a mi się renderuje dopiero drugi z 8 filmów, więc i tak już nic innego dzisiaj nie pogram, więc po prostu sobie pocisnę z wami na live. Może cierpienie towarzysza rozwiąże ci język? A nie, nie, nie! Cisniesz go do woli. Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał? Przecież nie mogę tego zdradzić. CIA nauczyli mnie, że tam, muszę że też wiedzieć, nie można zdradzać takich rzeczy. Weszłaś w pole inhibicyjne. Nic mu nie mów, słyszysz? Nie mam zamiaru. Na razie, Jan. Będę ci zadawał te pytania w kółko i w kółko, dopóki mi na nie wszystkie nie odpowiesz. Kim jesteś? To chyba zaboli. Odpowiedz mi na pytania, a jego cierpienie się skończy. Nie. Nie chcesz gadać? Nie. Będę musiał coś dawaj zrobić. Go. No to dawaj go, no. Może teraz zmienisz zdanie, jeśli pójdę o krok dalej. Nie, nie, nie krępuj się. Nie! Coś nie tak gry? My nie musimy tego robić. Ale nie, nie krępuj się. A skończy się ten koszmar. Nie, nie, dawaj go, dawaj. No, no, no. Odpowiedz. Proszę. Oszczędzisz cierpienia sobie i jemu. A co z kulkami mięsnymi do spaghetti jesz? Na zasadzie takich małych oczu niestety, na internet? Ale teraz muszę cię opuścić. No weź, no jeszcze mu nic nie zrobiłeś takiego. Kiedy wrócę, dokończymy naszą... No dawaj. ...konwersację. Zabij go. Gdzie jest opcja? Powiedz, żeby go zapił. Kurwa, ta gra mnie ogranicza. I co teraz? Jaj, co kurwa. Niszczymy kondensator i uciekamy. Jak zamierzasz to zrobić? Nie wiem. Douglas niekoniecznie, bo ja go chociaż bzyknęłam. Tamte drzwi. Chodźmy do nich.
Za łatwo idzie, coś nie gra. Jody! Jody, co się dzieje? Gdzie jest wasza broń? Ryan jak zwykle spierdolił. Gdyby miał jakiegoś kałasza, to by to dało tu radę. No nie kurwa, on jak zwykle. 5-1. Aiden, potrzebuję cię. Coś mogę tutaj zrobić? Jak bym coś tak naprawiła tym kluczem? Drodzy panowie, było mnie nie wkurwiać. Czemu to za każdym razem się tak odbywa? Nie, Jody, nie. Nie musisz, nie. Ryan? Jody, nie. Ryan, jesteś tu? Nie, to
dalej. Jak nie wrócę za kwadrans, pójdź bez mnie. Zwariowałaś? Wykonaliśmy misję, to uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją na świat. Nie, nie mamy czasu, Jody. Nie mamy wyjścia. Wiesz o tym. Ładunki! Szybko! Zostały w sali przez ucho. Przyjemność po mojej stronie. Nie, nie. Naprawdę można było go zostawić w sypie. Chociaż z drugiej strony, dobra, nie chcę ze mną wypływać, tak go zleję. Jak ja bym stworzyła fabułę tej gry. Wtedy zarobiłabym miliardy i nie mogłabym dla was nagrywać. O cholera. To w ogóle jakaś szkoda, że Aiden wtedy strzelał do tego, nie? Nie mógł po prostu kurwa wtedy majtnąć tej bajki z przodu. Aha. Jak teraz wylezę, to będzie dupa. Przecież szczelinę trzeba zamknąć. Nic nie zrobię. Czemu nie mogę się ruszyć? Co ona robi? Już to ewidentnie może jeden nie odpalić. Ogarniam, gdzie, co, jak? I znowu mi się zatrzyma i się cofnę. No chuja, no nie przejdę.
Dobra, bo myślałam, że tutaj, żeby wypłynąć, to tam. No rzeczywiście tu z oknem jest. Dobra, Jody, bieraj kostium i nakurwiamy. Wiecie co? Ja rozumiem, że może zjaci za duzi nie są, ale to, że mają przyszykowany kostium, który idealnie pasuje na laskę 1,50 m, przeszczupłą i w ogóle, to jest takie już trochę kurwa weird, nie? A jak to mówi, pieterka? Nie fika. Oczywiście trzeba było machnąć padem w momencie, w którym sięgam po kubek, nie? Spróbuj zaklaskać. Spokojnie, Aiden. Nie no, ja rozumiem, że Azjaci są niscy, ale jednak ci Azjaci tutaj byli tacy, no, bardziej rozbudowani, tak? Bardziej taki tryb wojskowego ochroniarza, niekoniecznie, kurde... Mała dziewczynka, lat 24. O, ktoś się tu utopił, jaka szkoda. A nie, jednak mi nie przykro. Jednak wyjebana. Dobra, jest vagina. Jak tą rozklapiochę zamknąć teraz? Nie, musi być cicho. Azjaci bez wszystko biją. Nie, spoko. Zdrowe podejście. Uwielbiam, kiedy w grze trzeba podłożyć ładunki wybuchowe. To się zawsze tak dobrze kończy. Ja faktem tej sceny nie kojarzę, ale ja wielu scen z tej gry nie kojarzę, bo jednak widziałam ją bardzo dawno temu. Są rzeczy, które z tej gry pamiętam i są rzeczy, które mi tam totalnie wyparowały. O, 3 minuty. Dobra, 3 minuty. Spadam stąd. Bo przecież kurwa danie sobie 10 byłoby tak mainstreamowe, nie? Co to ma być? Nie ma co
paskę muzyką w ten sposób. No nie zastanawiaj się, bo zostawiłeś kurwa na 3 minuty, to na kubie na górę. No Jody, no. Brawo, jasne. Zniewesone! Przez ciebie, ty głupia amerykańska suko! Czekaj, ja chyba zaraz pokażę najlepsze. Zdrata pracy! Kurwa, pierdolony żółtek. Nie skręcał przed chwilą jakieś kurwa, nie z iPhone'a, czy kompa, czy jegoś, czy kurwa, nie wie co jest. Fuck, nie chcą z tą osobą. Zapłacisz za to, co zrobiłaś! Czy już mogę odpalić Aidena i po prostu mu kurwa urwać łeb? Co ty robisz, nie? I tak mówiłam, żeby go zostawić. Myślałaś, że cię zostawię, ha? Ja bym cię zostawiła. Ale no tak, bo ty nie potrafisz tym wypłynąć. To wiele tłumaczy. Co się stało? Gówno. Fala uszkodziła silniki. Mamy przeciek. Toniemy. Kurwa, no jak masz przeciek w łodzi podwodnej, to raczej nie wypływasz. Boże, damy radę wypłynąć. Tak. Zajebisty. Kurwa, masz lepszy, fajfusie. O, jak on mnie wkurwia.
No ja płynę, a ty tam kurwa siedzi ci koło mnie, kurwa, jeżdżę. Możesz się nawet utopić. Ładuj dupę. A, fucken. Się zagopiłam nos, myślałam, że już koniec ten event, a ty dupa. On już nie zarucha, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. No co, zmarzniesz, frajerku? Może dostać przeziębienia, pozwiążesz. Zapalenie płuc, kurwa, przeziębienia płuc. Kurwa, nie jest dobrze ziemniana. Przykro mi z powodu oka. Nie jest mi przykro. Dobrze zrobiłaś, postąpiłbym tak samo. Uf, to nie wątpię, wciąż nie zaruchałeś. Tak. Tak, oczywiście. Bo jesteś idiotą. Tak. Nie miałem kiedy ci tego powiedzieć, ale kocham cię, Jody. Pierdol się. Dajcie mi opcję dialogową, pierdol się. Sarkas. Bardzo romantyczne. Brakuje tylko świeczek. Chciałem, żebyś to wiedziała, bo możemy tu umrzeć. Raja, wyjebane mam w ciebie. Chciałam, żebyś się dowiedział, bo możemy tu umrzeć. A czy ty? Nie. Co? Ty też mnie kochasz? Nie. Nie. Myślałam przez moment, że... Nie, ale nie. Sorry. Bo muszę zrobić małą machlojkę, bo muszę coś słuchać z telefonu. Tam! To oni! Oko za oko, trofeum. Ja was przepraszam, ale... Ta, odsłuchałam, ogarniam. Tak jak myślałam. Tak, odsłuchałam, ogarniam, wszystko w porządku. Dajcie mi sekundkę. No właśnie nie wiem, czemu nie ma procentów. O chuj chodzi z PSN-em? Ktoś ogarnie, ktoś coś?
Coś mi się kurwa rozłączyło. A rzeczywiście jest jakiś problem z tym. Ogólnie powinno być okej. No dobra. Duchy. Zemsta Ryana. Dobranoc, księżniczko. Co z Nathanem? Kiedy go znów zobaczę? Spoko, sobie zresetuję konsolę, jak będziemy mieć przerwę. Już od 3 dni nie wychodzi z biura. Jego żona i jego córka były całym jego światem. Spróbujemy jeszcze jutro, dobrze? Tak, to przedostatni rozdział. A teraz już śpi. Kurwa, krótki się przez inne upisze. No, zresetowanie nic nie da, okej. Taka w sumie dupa trochę, że na 3 ostatnich rozdziałach nie będziemy mieć tych, ale no dobra. Tak, dzisiaj kończymy. Creepy dziewczynka, jest creepy. Idę. W ogóle wszystkie drzwi mają wejście na ten, na kod, ale wszystkie otwieramy po prostu naciskając klamkę. Jody. Jam ci to. Co robisz? Jest późno. Wracaj do łóżka. In your face. Przestań, Jody. Nic a nic. Słyszysz? Natychmiast! Jesteśmy tu, Nate. Tuż obok ciebie. Helen? Laura? Ej, Jody tak mi pomogła, tyle dla niego zrobiłam. Ty z takim dupkiem. Nie przestaniemy. Powiedzcie coś. Jody. Niech one wrócą. Sprawy wróciły! Niech wrócą. Niech wrócą. Jak bardzo mi ich brakuje. Oh.
No i ostatni rozdział. A to nawet nie było procentów. Zniszczyliśmy kazirski kondensator i zamknęliśmy szczelinę. A wyście zniszczyli? Jako jedyni mamy dostęp do infrawymiaru. No słuchajcie, jak dobrze, że oni zniszczyli. Otwiera nowe możliwości, zarówno wojskowe, jak i strategiczne. Wdrożymy programy mające na celu odkrycie nowych źródeł energii oraz opracowanie zastosowań militarnych. Już udało nam się połączyć człowieka z istotą, a to dopiero początek. To projekt o większej wadze niż wyścig kosmiczny czy projekt Manhattan. Odkryliśmy nowy, wspaniały świat. Świat, który trzeba podbić. Mhm. Tak, oto nasz kraj dumnie wkroczył w nową erę. Genialne macie plan. W ogóle mi się, jak muszę wam powiedzieć, że bardzo mnie miło zaskoczyliście, bo biorąc pod uwagę to, że jestem kolejną osobą na YouTubie, u której Beyond się pojawia i Beyond tak naprawdę nie jest już jakąś super nową grą. A kurde, tak ładnie oglądacie, tak ładnie komentujecie, że aż miło. Zwłaszcza, że kurczę, w momencie, kiedy nie mogę działać z głośnością gry i tak dalej i... Nie wiem, bardzo mi miło z tego powodu, także wam dziękuję. Szefostwo zaczęło przynudzać? No. Cyniczne. Oh, duzi chłopcy ich zabaweczki. Musiałam stamtąd wyjść, bo już nie mogłam dłużej wytrzymać. Przyłożyliśmy do tego rękę. Mieliśmy działać w słusznej sprawie. A sprawiliśmy, że Pentagon przejął pełną kontrolę nad infrawymiarem. Dziękuję, miziaczki, dziękuję. Jakie masz plany? Wyjadę jak najdalej się tylko da. I spróbuję zapomnieć o tym moim popapranym życiu. A co będzie z tobą? CIA chce mnie awansować. Willa, dobre auto, high life. Nie dałem jeszcze odpowiedzi, bo zastanawiam się. Ze mną nie wyjedziesz. Słuchaj. Jody, wiem, że nasze relacje są zagmatwane. Nie zawsze postępowałem słusznie. Ale zacznijmy od nowa. Spróbujmy może jeszcze raz. No przecież nie. Tyle razem przeszliśmy, może teraz... Spierdalaj! Odmów. Oszukałeś mnie. I cię zaliczyłam, spierdalaj. Nie potrafię ci już zaufać. Przykro mi, Ryan. Rozumiem. Pamiętaj, że zawsze... Zawsze możesz na mnie liczyć. O, tu jesteś. Nathan cię szuka. Chodź, pokażę, gdzie ma biuro. Hej, Ryan. O, zapomniałbym. Mam w swoim gabinecie dobrą whisky do rozpicia. Pomożesz? Nie, raczej nie. No proszę. Nie każ mi pić samemu tak zacnego trunku. Dobra, zaraz pogadamy. Okej. Okay. Nie będę udawał szansy, proszę was, to jest frajer. Chuj mu w dupę, zaliczony. Oszukał mnie. Był chujem. Pchi! Zresztą... Jeszcze jeden jest do zaliczenia, hello. Czasami trudno podjąć decyzję. Zawsze ktoś decydował za mnie. Najwyższy czas to zmienić. Słuchaj. No Jakub, jeszcze uwierzę, że masz serce. Bo na początku gry był jeszcze kochaniutki.
Zresztą zaliczyłam go naprawdę, po czymś takim się zmienia podejście. Ile można z jednym chłopem? No ja was proszę. No dobra, to jesteśmy. Daj znać, jak skończycie. Okay. Co do Nathana, to... bądź czuły. Ja mówię, co mi tak kurwa chodzi w tle, to przecież moja pralka wiruje. Przypomnijcie mi, że na pipi pauzie rozwiesiła pranie i poczekajcie. Jak się cieszę, że cię widzę. Ale on nie był łatwy, tam się trzeba było w tym rozdziale najebać, żeby go zaliczyć. Teraz czas na CIA. Ci z CIA też się wywiązali. Wymazali cię z kartotek. Piotruś, zawsze jestem. Elizabeth North. Nowa tożsamość, nowe życie. Jezus, przepraszam was za pralkę, ale kiedyś muszę robić pranie. Co to za czekuś? 500 tysięcy dolarów. Idziemy się najebać. W uznaniu zasług. Możesz zacząć nowe życie. Kurwa, przyjmij! Musiałam być frajerką. Zanim wyjdziesz, chciałbym cię jeszcze o coś prosić. Kiedy moja żona i córka zginęły w wypadku 15 lat temu, no, odechciało mi się żyć. Płakałem, waliłem głową w ścianę, cały czas pytając dlaczego, dlaczego? Dlaczego one? Świadomość, że już ich nie zobaczę, doprowadzała mnie do rozpaczy. Ale zjawiłaś się ty. Nie, ogólnie to oluła ten hajs od nich, ale po co sobie utrudniać życie? Że one wciąż są przy mnie, obok. Chociaż niewidoczne. Zapewnił mi niezbędne środki do badania infrawymiaru. Oni szukali zastosowań wojskowych, a ja chciałem znów zobaczyć rodzinę. Zajęło mi to wiele lat, ale w końcu udało mi się stworzyć. Na pustyni wykopali, to rzeczywiście nie może ogarnąć. Witajcie, kochane. Tęskniłem za wami. Nie, popieprzyło go srogo. Mogę widzieć je codziennie. Czy one ci wyglądają kurwa na szczęśliwe? Pracuję nad modyfikacją kondensatora, która pozwoli się komunikować z duszami z infrawymiaru. Nie, powiem wam szczerze, gdybym mogła moich bliskich zmarłych oglądać w taki sposób codziennie, to bym tego nie zrobiła. W ogóle bym tego nie zrobiła. Usłyszeć ich głosy, opowiedzieć im o tym, co robię. Dopóki nie skończę tych badań, jesteś moim jedynym łącznikiem. Nate.
ich zmuszać do powrotu. Przykro mi. Nie pomogę ci. Nie słyszałem ich głosów od 15 lat. Wtedy przemówiły przez małą dziewczynkę. Ciebie. Nie ma kurwa szans. Błagam cię. Jody, zrób to dla mnie. Sorry, ziom, pierdolę. Podaj mi ręce. Nie, to... Nie, nie, Jody. Weź mu, wyjeb mu z dyni. Nie chcę. Nie chcę, kurwa, nie chcę. Nie chcę, kurwa. Ja pierdolę. Za tobą tęskniłem. Wypuść nas, Nathan! Ranisz nas! Chcemy odejść! Daj nam odejść! Przecież. Kłamiesz! Helen by tak nie powiedziała! To spojrzałem. Są rozdarte między dwoma światami. Nieprawda! Kłamiesz! One chcą pozostać ze mną! Wiem, że chcą zostać ze mną! Trzeba mu pustynię wykurwić. One cierpią, Nathan. Jeśli je kochasz, jeśli je naprawdę kochasz, musisz dać im odejść. Nie oszukasz śmierci. Oszukać? Ja ją pokonałem. Słyszysz? Pokonałem! Żegnaj, Nathan. Ty chory pojebie. Znajdziesz ukojenie. Dobra, misiaki, tutaj sobie robimy pauzę, troszeczkę dłuższą, bo ja muszę rozwiesić to pranie. Ale jak mówiłam, my sobie dzisiaj grę skończymy na strumyczku, więc jak chcecie, to zostańcie. A jeżeli ktoś to oglądał na YouTubie, to niech pamięta, żeby tam standardowo, wiecie, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam was, kino, trzymajcie się i cześć. A my się na strumyczku widzimy za moment.